Sylwester Browne, pseudonim Chris. Oglądam tego zdjęcia, które są wszyscy znane, bo są przecież rozpowszechnione. Zwłaszcza wiadomo, zatrzymałem się na zdjęciu słynnym, gdzie Prudencja był rozbity, pocisk uderzał. No jak pan to robi, że pan nagle w takim momencie się znalazł i takie zdjęcie zrobił? I ten powiada mi, bo fotograf to musi być tam, gdzie należy, musi mieć dobre oko i trochę szczęścia. Dzisiaj uczestniczymy w pogrzebie świętej pamięci Racka Ciocha, wielkiego polskiego fotografika. I też można by powiedzieć, że to, o czym mówił Chris, było jego udziałem. Był tam, gdzie trzeba. Zwłaszcza w czasach, kiedy każdy Polak powinien być właśnie w takim miejscu. Pracował już wcześniej w Centralnej Agencji Fotograficznej, ale potem, kiedy przyszło to nowe, sam brał udział, uczestniczył w wydawnictwie Nowa i znalazł się tam, gdzie trzeba. Fotografował i te zdjęcia go przetrwały w albumach, w pamięci naszej, okrągły stół, uczestnikiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, ale przy strajkach, w stoczni mamy w pamięci to jego wspaniałe oko, który potrafił dostrzec to, czego może inni nie widzieli, i długa powalitania. Niemożliwe w tej chwili o tym wszystkim mówić. Zresztą obecni tutaj takie wiedzą i znają do jego drogi. Ktoś powiedział mu tak, że sukces Solidarności to właśnie dzięki niemu dotarł do wszystkich serc i polskich umysłów. Rzeczywiście, tak w życiu jego było i tak pozostanie. To historyczne, wielkie wydarzenie, przynajmniej dzięki zdjęciom. Daj Boże, żeby przez inne wydarzenia też, ale przez te jego zdjęcia też to wielkie polskie wydarzenie zostanie uchwalone tym jego artystycznym okiem obiektywnym. Ale dziś jesteśmy na mszy świętej. Teraz przed nim inna droga. Perspektywa ogromna, nieskończona. Stoi przed Panem. Słyszeliście przed chwilą słowa Jezusa Chrystusa, w imię którego tu jesteśmy zebrani, kiedy On wątpiącemu Tomaszowi, jakże Panie możemy znać drogę, dokąd idziesz? No, wszyscy tak, patrząc na śmierć, dokąd idzie? On sam w życiu swoim na to pytanie może nie do końca tak znalazł odpowiedź. Idealną szukał. I to jego wielkie znaczenie i jego wielka wartość szukał. I teraz stoi przed wielką perspektywą Chrystusa, który jest drogą, która ma już Jego samego zaprowadzić przed oblicze Boże. Dzisiaj przed Nim stoi. On dzisiaj stoi przed tym, który powiedział sobie, że jest prawdą. Ludzie szukają różnych prawd. Nieraz na bardzo krętych drogach. Nie do pojęcia. Dzisiaj jest ta prawda odwieczna, jedyna, przed którą jest. I co najważniejsze, staje przed Chrystusem, który jest życiem. Ile to nam jeszcze zostało tu obecnym tego życia? Nikt z nas nie wie. Może do jutra, może jeszcze do wielu, wielu lat. A tam jest źródło życia wiecznego, z którego albo się napijemy, albo nie. Życie wieczne. I cóż teraz? Drogi Radzimie, raz my stoimy tutaj przy Tobie, przy Twojej trumnie i spełniamy obowiązek, tak jak Ty swój obowiązek wobec Ojczyzny, wobec wydarzeń, wobec sytuacji spełniałeś, tak my teraz spełniamy swój obowiązek. Abyś poznał tę wieczną prawdę, której w życiu też szukałeś. Abyś trafił na drogę, którą
wyznaczył Ci przez Twoje życie i wreszcie, aby Bóg okazał się dla Ciebie szczęśliwym życiem wiecznym. O to się modlimy i o to prosimy dla Ciebie. A myślę, że i Twoje dzieła, i Twoje życie, Twoja prawość, Twój patriotyzm, Twoja wiara, którą też zagłębiałeś, zwłaszcza w momencie, kiedy byłeś fotografem, jak to pięknie napisał ksiądz Jerzy Popiełuszko, moim osobistym fotografem. Czy wiesz, Rozmi, że teraz możesz się z nim spotkać? Z tym, który jest błogosławiony, który wiemy na pewno, że jest w niebie. Możesz się spoglądać na siebie teraz. Utrwalać w pamięci swój wzajemny obraz. Obyś stanął przed Bogiem. A ksiądz Jerzy, który byłeś tak blisko, niech Ci pomoże jego stawnictwo modlitwa, tak jak inaczej, abyś miał radość życia wiecznego. Amen. Drogi i kochany radny, w swoim życiu zapewne podjąłeś bardzo dużo decyzji ważnych, najważniejszych, spośród których za jedną szczególnie z nich i jej długotrwałe konsekwencje jesteśmy Ci wdzięczni. My, nie tylko tu zgromadzeni, ale cała Polska, wszyscy Polacy, zarówno żyjący dzisiaj, jak i od tej pory żyjący zawsze, dopóki będą Polakami. Jesteśmy Ci wdzięczni za tę decyzję z 29 sierpnia 1980 roku, kiedy przekroczyłeś bramę stoczni i postanowiłeś być tam z robotnikami. Konsekwencja tych kroków przez Ciebie podjętych była taka, iż od tej pory Ty, jako wielki, wspaniały artysta, fotograf, a jednocześnie patriota Polski, oddałeś swój talent po to, żebyśmy my, jako Polska i Polacy, mogli za sprawą Twoich zdjęć wykrzykczeć nasze prawo, aspiracje do niepodległości. Twoje zdjęcia bowiem lat 80. to zdjęcia, w których odnajduje się wielka polska historia tego czasu. Odnajdujemy wielkie postaci, księdza Jerzego, ale za tym kryły się nie tylko wielkie postaci, za tym również krył się ten właśnie głos narodu, który za sprawą Twoich zdjęć mówił o marzeniu niepodległej Polski. Byłeś artystą, który w sposób piękny utrwalał to, a zatem i to rozpoznanie solidarności w Polsce i na świecie stawało się dzięki Twojemu talentowi tym doskonalszym. Tym doskonalsze, a zatem i tym skuteczniejsze. Tym skuteczniejszy w związku z tym Twój talent i Twoje dokonania w tym dziele, którego jesteśmy dzisiaj beneficjentami. W dziele, które nazywa się Rzeczpospolita Wolna i Niezawisła. Bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. W tych dniach po śmierci Erasma dziennikarze pytali mnie o motywy jego wyjazdu do Stoczni Gdańskiej na strajk, jak i również późniejszego zaangażowania w sprawę Solidarności. To myślę, to ważne pytanie, dlatego również ważna jest odpowiedź, dlatego że wtedy na tej decyzji nie można było nic zyskać. Nie można było się spodziewać żadnych profitów. Natomiast można mieć było tylko i wyłącznie kłopoty. Ja myślę, że Eras po
podejmując decyzję o swoim zaangażowaniu i byciu na strajku i późniejszym zaangażowaniu w sprawy Solidarności, kierował się nie tylko intuicją rasowego fotoreportera, ale również jedną bardzo ważną cechą, która towarzyszyła mu przez całe życie. Mianowicie nie potrafił zamykać oczu i zatykać uszu. I ta jego spojrzenie, ta bezkompromisowość była jakby podstawowym chyba motywem jego działania. Chciałbym przypomnieć też o innych aspektach jego działalności twórczej, która jakby świadczy o tym, że był artystą bardzo wszechstronnym. Mianowicie od lat 70. związał się ze środowiskiem artystów plastyków i był, gdyby dokumentował te działania tego środowiska i pokazywał po prostu twórców i ich dzieła. O tym, jak gdyby się mniej teraz wspomina w różnego rodzaju materiałach, które się pojawiły, a myślę, że warto było pamiętać. I również chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie, że Erasm był też twórcą wspaniałych rysunków, które pokazywał na kilku wystawach w ostatnich latach. Czyli był nie tylko fotografem, ale był również twórcą, był rysownikiem. I na koniec chciałbym powiedzieć taką rzecz, zacytować jego dosyć żartobliwe powitanie, które znaliśmy z sekretarki telefonicznej. Mianowicie brzmiało ono tak. Mówi pan Erasm. Proszę zostawić wiadomość. Myślę, że zostawił nam wspaniały dorobek i będzie do nas mówił właśnie poprzez niego. Żegnaj Erasmie. Chciałbym jeszcze w imieniu Agaty, małżonki świętej pamięci Erasma, przekazać podziękowania wszystkim osobom, które towarzyszyły przez 8 tygodni Agacie właśnie w zmaganiach i wspierały ją bardzo duchowo. Również chciałbym podziękować wszystkim Państwu obecnym tutaj na uroczystości pożegnania, wszystkim osobom, jak i również reprezentantom instytucji, urzędów, stowarzyszeń twórczych, uczelni. Bardzo serdecznie dziękuję. Racz mu dać Pan. Niech on poczyna w pokoju wiecznym.